Jak co roku obchodzimy dzisiaj pamiątkę tego, co wydarzyło się w 1791 roku, 3 maja. Przedstawiciele narodu, przede wszystkim szlachty, zdecydowali, że ich prawa, ich wolności mogą zostać ograniczone dla dobra narodu, dla dobra państwa. Starali się to zrobić po to, byśmy byli wolni, żeby przywileje, wolności obywatelskie nie stały na przeszkodzie wolności państwa. Reforma ustrojowa zapoczątkowana wtedy przetrwała bardzo krótko, ale nie była to pierwsza próba. Po raz pierwszy spróbowano to zmienić przed obliczem Matki Boskiej. W katedrze lwowskiej w 1656 roku 1 kwietnia król Jan Kazimierz podczas potopu szwedzkiego powierzył cały naród polski, państwo Maryi, królowej Polski. Ale też obiecał zmianę. Obiecał to, że będzie się ludziom żyło lepiej. Niestety to nie ten czas. Polska rozdarta między właśnie magnatów, szlachciców nie zdołała dotrzymać słowa. I po raz drugi spróbowano to zrobić 225 lat temu. I niestety też się nie udało. Niestety też po drugiej stronie stanęli ludzie, dla których ważniejsze były ich wolności, ich prawa, niż dobro ojczyzny. Nigdy w historii narodu polskiego, w historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów nie zdarzyło się tak, żeby wolność przyniosło nam obce mocarstwo. O wolność Polski walczyli Polacy. To społeczeństwo podzielone, kłócące się między sobą, to Stany. To ludzie pełni zawiści, jednak stawali w obronie ojczyzny razem. Poświęcali swoją wolność po to, aby mieć wolny kraj. Dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej. Mieszkańcy ziemi podkarpackiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci, aby w 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej potęgi i chwały. Stańcie do apelu! Cześć i powiedz! Wiązankę składa poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Mieczysław Kasprzak. Składa wójt gminy Radymno Bogdan Szylar wraz z pracownikami gminy.
Rzeczpospolitej Polskiej Mieczysława Golby wiązankę składa delegacja Solidarnej Polski. Składają przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu Jarosławskiego. Wiązankę składa reprezentacja Rady Miejskiej w Radymie. Wiązankę składa Radna Sejmiku Wojewódzkiego, pani Anna Huk. Wiązankę składa reprezentacja 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej imieniem generała Dywizji Ludwika Zająca. Wiązankę składa komendant posterunku Policji w Radymie. Wiązankę złoży naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Radymie. Wiązankę złoży dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymie wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego oraz uczniów. Wiązankę złożą przedstawiciele grona pedagogicznego oraz uczniowie Gimnazjum nr 1 w Radymie. Wiązankę złożą dyrektor Szkoły Podstawowej imieniem Bohaterów Września w Radymie wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego oraz uczniów. Thank you.
notatkę złoży dyrektor przedszkola samorządowego wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego.